Czy to król, ale smok. Przyda się błyskawica, to znaczy spróbuj cuda. Uważaj na jaszczurka. Okej, państwo mówią, że pieruny są dobre. Czy ja mam... Nie mam pierunowej. To weźmy węglową. Because why not? Odpalmy przed wejściem jeszcze. I słuchajcie rozmowy z nim. Aha, dobra. Najpierw musimy filmówkę obejrzeć. To on ma w rękach, bo nie ma nic. Ale trzyma to jak dziecko. Ocelot, tak? Okej. O ile pierwsza faza jest okej, o tyle druga faza jest... cięższa. Bo on lubi napierdalać ogonem mocno i szarżować. O nie. Nie, nie, ten przycisk! Miał być leczenie! Fucking hell, no trudno. Pięknie. Dostał Stagera. Dobra. Ta jego szarża właśnie. Nie. Przydałoby się mieć tarczę, która ma 100% najlepiej obrony fizycznej, ale... Tak. O, bił mnie w ziemię, okej. Kurwa, będzie szarża znowu. Nie, nie będzie szarży. Dobra. O fuck. Okej. To było całkiem fajne, że on... Okej, słyszeliście to dziecko? Wychiluj, mordo! Ocelot jest bezpieczny w moich ręcach. Rękach, umrzyj! Czy on serio jeszcze żyje? Dobra. Brrr. Weszło za pierwszym. Tak, Oceiros. To był ten boss, który, z którym myślałem, że będę miał więcej problemu, chociaż i tak musiałem dużo więcej rolować i się męczyć niż z tymi dwoma poprzednimi. Ale tak, właśnie, on miał w rękach... Wydawało się, jakby było dziecko, było słychać płacz tego dziecka. I na pewnym momencie tworzenia tej gry, FromSoft... Kiedyś to dziecko było w jego rękach. Ale na pewnym etapie właśnie FromSoft wykasował to dziecko z jego rąk. Nie pamiętam, jaki był powód. Chcę powiedzieć, że... To chyba nie żyje, nie? No. Chcę powiedzieć, że chyba po prostu stwierdzili, że to jest zbyt brutalne, żeby było dziecko. Ale nie pamiętam dokładnie, czy to był na pewno taki powód. I są na YouTubie filmy, które pokazują to dziecko. W sensie jego model z dzieckiem w rękach. Droga smoka. A właśnie, droga smoka. Tam też możemy jeszcze iść. Przed tobą kłamca. Tutaj nie, ale za to... Znaczy, no tu mamy skrzynkę. A tu mamy niewidzialną ścianę. Droga smoka nam się przyda i będziemy musieli się wrócić do lochów znowu. Ale to nie będzie jakiś straszny run z powrotem. A to miejsce możemy już kojarzyć.
A tylko zanim sobie pójdę dalej, to się szybciutko cofnę i wydam te dusze. Tak, wydam je. Nie chcę ich stracić, bo przed nami kolejny dość trudny boss, którego teoretycznie można parować. Spróbujemy za pierwszym razem, ja go nigdy nie parowałem, szczerze mówiąc, przenigdy, ale widziałem wiele osób, które na przykład zabijają go tylko poprzez parowanie, nic innego tak naprawdę, znaczy oczywiście atak, kontra, znaczy ten, pary i kontra. Siemanko Beethoven, siemanko, ale ja go nigdy nie parowałem, więc nie wiem jak mi się to uda. Nie wiem, które ataki w ogóle można parować na czempionie Gundyrze. Dobra, tu jest hejter. Dobra, tam... Tak naprawdę to jest miejsce, które widzieliśmy na samym początku gry. Teoretycznie. Właśnie chciałem powiedzieć, aż się dziwię, że jeszcze ten mag... Tak, się nie obudził, ale dobra, już się obudził. Wielka kosa, spoko. I czego wybroniliście? Popielny pierścień Estusa, czyli pierścień, który... daje nam więcej many z niebieskiego Estusa. Znaczy no, punktów skupienia. I tak, tutaj są te panie, których ja bardzo nie lubię. Niech ona podejdzie, bo one chyba są dwie tutaj. Na szczęście mamy tyle dużo damage'u, że mają staggera z każdym atakiem, więc nie ma z tym problemu. Tak tylko za pierwszym razem to zabijemy. Jak mi się umrze później, to... Okej, zapomniałem o psach. Jak mi się umrze później, no to już będziemy biec dalej. Okej, grudka. Czyli mam 3 grudki, jeszcze potrzebuję kolejnych 3, żeby zrobić sobie broń plus 9. O, psy. Czy on przyjdzie naokoło? Okej. Kolejna grudka. Okej, nawet nie pamiętałem, że to są dwie. W sensie w tej lokacji konkretnej. Ty jeszcze żyjesz? Come on. Dobra, gdzie jest ta strażniczka grobów, czy jak ona tam się nazywa? Bo ja bym bardzo nie chciał, żeby ona mi w plecy weszła. Czy ona patroluje gdzieś dookoła? Tak jest. O! Przepoizowała ten atak. Fucking hell. Dobra, i na samym początku gry też mieliśmy tutaj jaszczurkę. Tą dużą jaszczurkę oczywiście. I tak samo jest tym razem, tylko że są chyba dwie? Czy ja źle pamiętam? Dobrze pamiętam. Ha. Czy ja dam radę sobie? Śmiem wątpić, a że pewnie bym dał radę, ale... O, dzięki Beethoven wielkie za followa. Siemanko. Dobra, ja to sobie... Wyłącz. Próbujemy pojedynczo. Znaczy ja nie wiem jaki tam agro range ma tamta jaszczurka. Ja tu mam mało HP. Okej, słyszę, że się zagrywała. Ja bym nie chciał wpaść pod teksturę. Okej. Ło, pięknie. Napadzie. Gram napadzie, mam pada od Xboxa. Ale w sumie kiedyś, jak pierwszy raz grałem, to próbowałem, znaczy w jedynkę jeszcze, próbowałem grać na klawiaturze i na myszce. I to pamiętam, że było straszne, bo wtedy jeszcze nie wiedziałem o istnieniu modów, które naprawiają to celowanie na klawiaturze i myszce. W jedynce konkretnie, bo wiem, że w kolejnych Soulsach to o wiele bardziej ulepszyli celowanie i sterowanie ogólnie normalnymi, że tak powiem, rzeczami. Ale w sumie Soulsy to była gra, dla której ja kupiłem pada mojego pierwszego w życiu. Bo ja nigdy nie miałem konsoli ani nic takiego. Zawsze byłem stricte petetowcem. I to była bardzo ciężka gra do nauki, granie na padzie pierwszy raz kurwa w życiu. Fuck. No nie, tym... Ech. Okej. Inwazja mnie zabiła. Grasz na klawiaturze i masakra, ale da się przyzwyczaić. Ja widziałem, jak ludzie przychodzą normalnie na klawiaturze. Trójka ma już jako takie fajne to sterowanie, tylko trzeba się przyzwyczaić, wiadomo. Trzeba się przyzwyczaić. A, dobra, teraz spróbujemy sobie to przebiec szybciej, żeby mnie to... Chociaż będą mnie te strażniczki grobów ugonić. Ooo. Tak jest. Ale czemu nie grasz na tym napadzie? W sensie nie masz pada, czy... Może nie lubisz padów? Bo ja na przykład, no mówię, ja kupiłem pada tylko po to, żeby grać w Soulsy parę lat temu, pierwszego mojego pada. I to... Była bardzo trudna gra do nauki. To jak po prostu rzucić się na głęboką wodę. Nie lubisz, a no widzisz.
Ale miałem to samo. Dla mnie to było mega ciężkie. Na przykład ja do dzisiaj, no teraz mam już PS5 na przykład, ale jak są gry, jak są strzelanki, to ja nie potrafię grać na padzie. Nie ma opcji, żebym ja grał w strzelankę na padzie. No nie ma... Najgorsze jest to, że właśnie mega mi się podoba na przykład Returnal gra, ale ja nie potrafię w to grać. Za cholerę, celowanie na padzie to jest tragedia. Ale takie gry właśnie, gdzie jest typowo, że chodzę i napierdalam mieczem, to jak dla mnie idealnie. Chyba spróbujmy jeszcze raz. Umarł. Nie wiem, czy on coś dropi, czy nie, więc pójdziemy dalej. Dobra, tu są chyba już tylko ci... Fuck, ci kolesie. Tylko są ustawieni trochę inaczej niż na początku. Okej, okay, tu już nie trzeba skakać. A ogólnie wcześniej przeszedłeś trójkę, czy pierwszy raz grasz? Oh, fuck. Ło, nie widziałem go, Boże. Annoying. Okej, okay, tym razem tu nie ma gościa. Piotr, tu jest na pewno koleś, tak, ciebie pamiętam. Ty mi zawsze w plecy strzelasz. Fucking hell. Czy on we mnie rzucił jakimś nożem? O nie, nie chcę ginąć. Na takim śmieciu. Znasz trójkę, bo oglądasz let's play'e. Ale doszłeś maksymalnie do Irytylu i się poddałeś. Irytyl to jest mega ciężki zaon. Także nie poddawaj się w Irytylu. Ja jak byłem w Irytylu pierwszy raz, to... Te pierwsze moby na samym początku, nie? Te chudziutkie, one mają taki kurwa damage, że to jest tragedia. I wiem, że pewnie o to chodzi. Dobra, mamy bossa. To jest teoretycznie Judek z Gundyr, ale taki lepszy. Bo to jest champion Gundyr. Spróbujemy go tym razem parować. Nie mam pojęcia, jak mi to wyjdzie. Ja nienawidzę parować w trójce. Okej, okay, weszło. Dobra, dawaj. No, graba nie wparuje. Nice. O Boże, ale to jest piękne. Pierwszy raz w życiu próbuję go parować, autentycznie. Strzelam, tego też się nie da sparować. Buta chyba też się nie da sparować, co? No. Fuck. Tak. Nie John Cena. No to bym mógł sparować. Daj mi się napić. Dobra, w pierwszej fazie był łatwy do sparowania, ale teraz to ja nie wiem, co się dzieje. Fuck. No, za szybko. No teraz też nie. Nie. Nie ma opcji. Nie ma opcji, żebym ja go parował całą walkę. Zrobimy tak. Ja sobie go poparuję w tej pierwszej fazie, ale w drugiej fazie już spróbuję normalnie go bić, bo już widzę, że to nie ma sensu. On w drugiej fazie za dużo zaczyna walić butem i szarżą i pięścią, a wydaje mi się, że tych ataków się chyba nie da sparować, więc ja nawet nie próbowałem. Dobra, ale przebiegnę to wszystko tym razem. Już się nie zatrzymam na niczym. A którędy będzie szybciej? Weźmy tędy może, bo tam są ci kolesie z kuszami. Okej. O nie. Okej, okay, mogę... Dwuręcznie? Mogę. 420. 840. O nie. Tego nie. Tego... Fuck. Nie wiem, pewnie na 50% się włączy. O, fuck. No pięści nie sparuje. Fuck. Tu jeszcze mi pozwala pić jako tako, za szybko. O nie, czemu? Halo, miał być pary. Okej, okay. Spokojne.
Nie, to jest dłuższy atak. Ja myślałem, że on się we mnie spierdoli. Dobra, spokojnie. No nie. Najgorsze jak jest takie partial pary, że schodzi mi stamina i tak dalej, ale i tak dostaje. Pierwsza próba była lepsza. Pierwsza próba była dużo lepsza. Dobra, teraz jeszcze na druga faza. Więc teraz już sobie go próbuję zrobić. John Cena. O nie, w bok! Dobra, próba trzecia. Do trzech razy sztuka. Teraz się za bardzo rozproszyłem jednak. Nie wiem, czy to z gridu, czy co, ale... Myślałem, że ten ostatni atak zroluje, ale nie. Nie wyszło. Nie tak, jakbym chciał. Czy pani może zejść mi z pleców? Ja panią bardzo przepraszam. No i biegnie za mną. O fuck, i to tak konkretnie. Dobra, przepraszam, przepraszam. Chwila. Dobra, tego nie chcę parować, bo to mi się chyba jeszcze ani razu nie udało. To mogłem sparować, fuck. Nie, za szybko. Okej. Za szybko. Tego się pewnie nie da sparować, co? Za szybko. Fuck. Boli to bardzo. Fuck. No, nie. Za szybko. Dobra. Okej. I teraz się włącza druga faza. Teraz już nie paruję, nawet nie próbuję, nie ma opcji. Come on! Dobi! Okej. Nie wiem, czy to była w końcu trzecia czy czwarta próba, ale... Okej. Może jakbym nie próbował tyle parować, to by się udało szybciej. Może. Tu mamy czarną halabardę rycerza. A tu się nazywa glewie czarnego rycerza. Ale tak naprawdę to jest Black Knight Halberd, który był w jedynce. I w dwójce, i chyba w każdych innych sosach. O, to jest to. Więc dostajemy to dużo później niż w jedynce się da na przykład. I chyba nie jest aż tak OP jak w jedynce. A, dobra, gdzie jest mój miecz z powrotem? Cyk. Usiądźmy przy ognisku, bo trochę mi zeszło tych estusów.